Siemano, z tej strony Piorun. I tak jak wam obiecałem, nagrywam sobie teraz, jak właśnie jadę sobie rowerkiem przez sąsiednią miejscowość Regut. Ja pewnie się zakopię jak zwykle. No oczywiście, że tak. Albo może i nie. Zobaczcie, opony Continental Race King i po takim piachu idą. No i się zakopałem. Ale no wiecie, gdyby nie było korzeni, to na pewno bym przejechał, zwłaszcza takich. Co wam mogę powiedzieć? Jako zjadę, to sobie stanę. Co wam mogę powiedzieć, moi mili? Rower jest wyczyszczony. Leśnie jak cholera. Powiem szczerze, jestem zadowolony. Skup na opon Continental Race King. Oczywiście nazwy nie widać, bo się zawaliła gnojem. A czy tym gnojem to jest błoto z rowu, bo wczoraj się praktycznie potąd w piech dzieliłem w rów, aż mnie momentalnie w ciągu sekundy zatrzymało. Więc wczoraj normalnie przez pół godziny intensywnie szorowałem rower, żeby był czyściutki. Jak widać, udało się doprowadzić go do stanu. O! Użyteczności, proszę. Bardzo, jakby ktoś nie wierzył. Continental Race King. A. 26 razy 2, 20 cala. Potężne kapcie. Wszystko, wiecie, jest poczyszczone. Łańcuch jest, zobaczcie, nasmarowany. No teraz to wiadomo, że syfu trochę złapał. No ale wczoraj zębatki wymyłem benzyną, wszystko poczyściłem, ładnie, pięknie wygląda. Powiem wam szczerze, że tym rowerem zamierzam jechać do, powiem wam szczerze ogólnie, jechać się przejechać do Kazimierza Dolnego, zrobić 200 km tym rowerem, bo chcę go sprawdzić na dużym, na dłuższym dystansie, chciałem powiedzieć dużym dystansie. Nie, chcę go sprawdzić na dłuższym dystansie i zobaczyć, co on tak naprawdę potrafi. Byłoby to nawet, powiem wam szczerze, fajne, bo bym wiedział, na co stać ten rower. Wsiadamy sobie. Powiem szczerze, nie jest tak kijowo, jak myślałem. Powiem tak, no linki, no nie to, że wiecie, nie to, że linki stały, ale nie mogę też powiedzieć, że pracowały jak trzeba. A tu sobie ktoś kładzikiem, kładzikiem wyjeździł ścieżkę. Nie mogę powiedzieć, wiecie, że te linki dobrze pracowały, bo ja to czy wtedy smarowałem ten rower ostatni raz, jak go po prostu odebrałem od sprzedającego i tyle. Powiem szczerze, fajna jest okolica, mamy tutaj wydmy śródlądowe. Jesteśmy w Regucie koło Gór Ponorzyckich i się fajnie tu jeździ. Gdyby jeszcze stan niektórych leśnych dróg pozostawiał wiele do życzenia. No, stan jest katastrofalny. Jak zresztą widzicie na przodzie, to jest normalnie kataklizm. Jak ja mogę to objechać? Nijak praktycznie. Ale spróbujemy się tu bokiem przycisnąć. Może się... nie wypieprzę. Udało się nie wypieprzyć. Powiem wam szczerze, udało się nie wypieprzyć. No a rowerek się prowadzi pięknie, bajkowo. Robię nawrotkę koło boiska w Regucie. Więc Bór Regut, jakby co? Powiem szczerze, jestem zadowolony. A tam jakiś zajazd rodzinny, to nie będę się pchał. I skręcamy. Mamy otwarte na nawierzchnię. Góra w Regucie duża. I lecimy na Szczecin. Fajnie się prowadzi.
Powiem szczerze, że teraz po smarowaniu nawet lepiej działa niż działał. Dobra, wyłączam, bo tam ludzie idą. Trzymajcie się, na razie.